Cześć, jestem Bolek. Dzisiaj gramy w Subnautica, ale... A co to jest? Słuchajcie, zbudowałem sobie nową bazę. Tamta już mi zaczęła... Tak, bawiłem się ruskim językiem. Tamta baza już mi zaczęła powoli irytować. Co chwilę jakieś gazowody mi pływały, wszystko mi przeszkadzało praktycznie i lipa. Ale ta baza już mnie naprawdę cieszy. Dok numer 1, dok numer 2. I patrzcie, tutaj obserwatorium wreszcie ma jakieś sensowne miejsce, prawda? A nie tak jak we wcześniejszej debacie. I dzisiaj chciałem wam coś pokazać. Jako że twórcy gry zaczęli się zastanawiać nad zakończeniem danej gry, która najprawdopodobniej za jakiś czas się powinna pojawić, postanowiłem, że wam pokażę coś bardzo dużego. Na tamtej oto wyspie weźmy... Nauczyłem się wpisywać command. A i tych tej tygrysiczki, broń Boże, nie sadźcie tymi. Zbiorniku na formy życia, bo wtedy wam zaczną wszystkie rybki zabijać, wpadły dwie łopatnice przez to. Więc nie bierzcie tego. Swojego skórka. Działo prekursorów. Pokażę wam dzisiaj, jak to wielkie coś, czyli to WRTP, jak to wielkie coś strzela. I możemy się w tej grze zainfekować. Jezu, jakieś ściny. No tak, no to akurat zżera dużo gigara. Skanujemy się, jesteśmy zainfekowani. I teraz pokażę wam, jak to strzela. Proszę bardzo. I przyleci po nas taki statek ratunkowy, ale mu się to nie uda, bo ta planeta jest pod kwarantanną. Czemu jest pod kwarantanną? Bo pamiętacie odcinek Zawał? To tamten stalker, który był w takie zielone kropki, był zarażony na karar. In a local broadcast from the Sunbeam. I don't believe it. There's someone down there. Aurora, survivor. We have your PDA signature. I don't know how you walked away from that wreck, let alone survive since then. But we'll be happy to bring you on board and hightail back to Federation space. Stand back. We're approaching the landing site now. Breaking atmosphere in 5, 4, 3. What is that? No, the red squad. Chyba to? From the squad. No i troszkę go tak jakby przysmażyło. No i po Sunbeamie. Dzień. Ja teraz, wiecie, odkryłem, jak się wpisuje komendę, to teraz cheatuję, ile wlezie. Możemy sobie wejść na górę. A! I możemy wejść do Aurory przed jej wybuchem, czyli na przykład na trybie kreatywnym. Musimy freakę włączyć. Możemy sobie latać ile wlezie.
Pamiętacie Reaper Leviatana? Dokładnie. On tutaj gdzieś pływać. O, tutaj jest. I pamiętacie ostatni dźwięk, jak on wygląda taki tylko go nie wydaje, bo nie wie, że my tutaj jesteśmy. I wchodzimy do Aurory. No trochę tu pusto, co? Jak wszystko się załaduje, to już to się zmienia. Co to było? Nie wiem, pomieszczenie mieszkalne. I wiecie co? PDA. Piwo, serio. Piwo. PDA. Czy co to oznacza, że możemy się tutaj dostać? Nie wybucha Aurora na kreatywnym, więc wiecie, już przynajmniej jedna osoba w ogóle z całego świata, która gra w tą grę, ale to jest kolejne PDA, woda, zdecydowana, Brown Suit Mark III, Gravity, PDA, nic nie ma. I słyszałem plotki, że to jest nasz pokój. No a ten pokój to jest wiadomo pusty. Ale pomimo wszystko tutaj się nie możemy dostać do wyrzutni kapsuł ratunkowych, ale maszynowa. Matko boska, dobra, wyłączamy tego kurikana, bo to jest coś strasznego, co tu się dzieje. Aha, troszkę nam się rozpakowało. I nie pamiętam jak się ten. Nie pamiętam jak się łączyło coś takiego jak żebyśmy mieli takie kropki na ciele, tak jak tamten stoper. I dziś jeszcze musimy przeprowadzić wszystkie statki do nowej bazy i cyklop w ogóle został ulepszony. Wszystko się tutaj zmieniło w cyklopie. Cyklop, jak widzicie, teraz ma takie coś i to trzeba naprawiać. Bo jeśli tego nie naprawimy. Kurczę. Warning. External hull damage detected. External hull damage detected. Tylko kurczę, nie wiem teraz jak się tu dostać. To wiecie co? Tego cyklopa może już porzucimy. I tutaj zbudowałem port, ale się właśnie przez to tak zbugował. Nie spróbujmy ten port wykurzyć. Może się naprawi. Zobaczymy. O, już się przewraca. Jak fajnie. O Jezus Maria, jakie śpikołki ten cyklop odpierdziela. No i się przewrócił do góry nogami. I 400, nasz kochany. Teraz tylko tam wejść. Tak. On się w ogóle tak wiecznie obraca i się obraca. I w ogóle nie można do niego chyba wejść. Pod tym kątem to wiecie, co się dzieje. No i o Jezu. O, widzicie? Zdrowie cyklopa nam spadło. I teraz widzicie? External hull damage detected. A hit slow. Rig for silent running. A hit flagged. Emergency speed. I tutaj mamy jeszcze babik. Przeniesiony został kusiczek kamer. Jedną rzecz więcej sobie zmieniać i widzicie. I teraz są porozmieszczone gaśnice, bo może nam się na przykład okręt zapalić. Musimy tam naprawiać, chodzić i wiecie. Nasz ukochany Brown niestety również się spakował, ale spróbujmy go odbagować. Dobra, naprawiliśmy. A co to jest ten Brown?
poboczne. Zarządzanie z naszych kami. Brown łazik, Brown odkrywca. No. Tak. To nie jest nasz Brown, ten pierwszy, tylko to jest ten inny Brown. Chociaż nie pamiętam, jak to z tymi Brownami było. A to zostało z naszej bazy. No, smutna wiadomość. Tylko to, bo tak to się do końca nie dało tego użyć. Więc zostało tylko to z naszej bazy, starej. Ale to myślę, że na dobre. Nie to, że na dobre. Welcome aboard, Captain. Tylko to jest zmiana na dobre. Schowaj cyklop I-400. Nie chcę. Dobra, podładuję chowaj, ustawimy sobie. Dzień włączamy. I teraz tak. Musimy. Welcome aboard, Captain. Dopłynąć. Czekajcie, znam jeszcze jedną ciekawą komendę. Speed 5. Proszę bardzo. Już włączamy Speed 1. Tak, welcome aboard, Captain. Tak, nie wiem jakby. Dla mnie to jest po prostu jedno wielkie RNG. I odblokowałem OI. Zwykłego OI. Który wali za 700, chociaż że niedługo już odkryję 7 OI. Brakuje mi 16 tysięcy. Tylko, więc przygotujcie się, że następny gameplay z World of Tanks będzie albo z OI, z haubicą i co lepsze jeszcze lepszym silnikiem. No i jeszcze w nas albo z ONI, albo następny, albo z dwa odcinki będzie ONI. Jak widać sobie tutaj tak trochę ulepszyłem. Znaczy, no tutaj sporo rzeczy wybudowałem. Tutaj jest lepiej ten panel zbudowany, tam jest jeszcze fabrykator, ten mały. Teraz chodzenie po drabinach zajmuje nam troszkę czasu. I poprawiono i zrobiono animację do wychodzenia. Jak mogliście zauważyć podczas wchodzenia do cyklopa. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy, to już na pewno pamiętacie, że tutaj coś takiego było, tutaj. Było. Szafki były tutaj na ścianie i dodano. Pamiętacie ten? Pamiętacie ten automat? Można go teraz używać. Jest też ekspres do kawy. Co to jest? To jest kryształ jonu, jak widać, z pasy prekursorów. W sumie tu zebrałem. Hałas i Reaper by się nam nie zainteresował.
raz pierwszy nam się przydadzą te kamerki. I teraz to wszystko będzie już tak mniej więcej ogarnięte, że nie będę miał tych cyklopów postawionych byle jak, tylko po prostu będą one jakoś postawione. A, jeszcze ma być rozpoczęta seria z nowej gry Rocket League i oryginalny Minecraft. Oczywiście świat nie zniknął. O, to jest Colorfish. Pamiętacie go? Z poprzedniego odcinka na Platformie Życia. Chodź tu, Colorfish. Teraz to się zmieniło w sterkach. Patrzcie, jak to słodzie. Ziewa sobie. Dobra, to pokażę wam, gdzie robię pogrzeb. Pogrzeb, Jezu. Chory jestem. Specjalnie zrobiłem to w ciemni, żeby... Ale tutaj robiłem przysłowiowy pogrzeb opasnic. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Martwy łopatnica. Tak. Niestety nie możemy tego sobie opuścić, ale... Przyjrzyjmy sobie tutaj. Dobra, chowamy sobie tutaj. Włączamy dzień. Włączamy dzień. Nie. Dobra, nieważne. Wchodzimy do mojego Powerlight. To jest ten przykład. Jak widzicie, baza jest całkowicie największa. Tutaj nad tym pokojem jeszcze nie rozmyślałem, co tutaj będzie. Tutaj będzie filtracja, pamiętacie poprzednią fazę? Filtracja wody. Na cholerę mnie to nakręca. Na cholerę, powiedzmy. Maszyna do filtrowania wody są, ale nie będę tutaj ich w ogóle odpalał. Dobrze, to jest laboratorium małe, jak mogliście tam przeczytać. Tu jest pokój kapitana. Pokój. Tutaj możemy sobie... Oczywiście przy wyżu musi być kawa, bo ja jestem ludzkim odpowiednikiem Snorlaxa. Zejdź. Tu jest studio. I sobie wkleiłem zdjęcie. O Jezus Maria, zdjęcie Aurory. Z tego... Z kapsuły remontowej. Tutaj mam akwarium, na razie tu nic nie będę wstawił. A tu jest pokój sytuacyjny, jak ja to nazwałem. Widzicie? To jest elektrownia atomowa. Specjalnie zabezpieczyłem ją. Ej, tutaj wcześniej były drugie drzwi. A, tak, to się już zapisywałem. Więc wiecie. Tutaj były jeszcze jedne drzwi grodziowe. Czekajcie, momencie. Ale nie powracajmy już do niej w ogóle, bo to jest beznadziejne. To była beznadziejna, bo się znajdzie sami. Beznadziejnie wyglądała, beznadziejna wyglądała. Idziemy w wodny świat. Tutaj mamy zbiornik na obce formy życia. Proszę bardzo. Widzicie, posadziłem sobie tutaj roślinki, piję ziele. Brak skojarzeń. Nieważne. Teraz czekajcie. Zaniczka. I zobaczcie teraz. Kończę. Obce, zbiornik na obce formy życia może być podwójnie duży. Dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Serio. Nie chcę mi się ułaźnić po tej bazie.
tutaj już nic nie ma z nami. To jest po prostu ten pokój, widzicie? Nie mamy głowy. No tutaj jest Raktor. Dobra. Na szczęście Raktor nam pierdyknąć nie może. To się... Czekajcie, łączymy te fast grow. O, proszę. Spierdzielał w nas sobie. O, diament, widzicie? Nam się wyświetlił takie coś. I teraz? Serio? Na mapie jest tylko jeden fragment diamentu. Oczywiście, czym by była sterownia skanująca? Bez braku sygnału, nie? Wpłyniemy tutaj. Oj, to chyba tutaj będzie. O, widzicie? Jacie! Co to jest? Ała. Jezu, ale to jest wielkie. Dobra, widzicie, musimy już wracać, bo powoli tracimy sygnał. A, i chcę rozpocząć również grę w Prawo Wimpa. Dużo serii chcę wprowadzić, tak naprawdę. Mam dużo gier na kącie, więc... Mam nadzieję, że stanę się popularny dalej. Przynajmniej mam taką nadzieję. A, jeśli mówię o RNG World of Tanks, to nie martwcie się, seria już nie upadła. Nie martwcie się o to. Najprawdopodobniej. Tak więc do zobaczenia i pa pa.